Olek, powrót do GSMP podczas Sopotu, takiego kultowego wyścigu. Znaczy, no dla mnie to jest rzeczywiście kultowy wyścig, bo od samego początku jakby startował, to w zasadzie tylko raz w nim nie startowałem. W związku z tym tutaj nie chciałbym pana Leszka zawieść. Strasznie lubię ten wyścig, poza tym tak, już tak szczerze mówiąc. I co, no i nie chciałbym zapomnieć w ogóle, jak się samochodem jeździ, także już takie miejsce, może niezbyt bezpieczne i komfortowe, ale tak chciałbym sobie siąść coś mocnego i pojeździć, bo jazda busami na co dzień i jakimiś takimi słabymi samochodami już trochę mnie znudziła. Powiedz mi, czy rzeczywiście brakowało ci tego GSMP i tej całej adrenaliny i tego wszystkiego, co tu się dzieje dookoła? No brakuje tego, to jest normalne, to jest sytuacja taka, to jest nieuleczalna choroba, tak moim zdaniem, i to gdzieś tam zawsze człowieka męczy, że taki jest odruch taki bezwarunkowy w zasadzie, że no, wrzucą sobie te wyniki online, patrzę, co się dzieje. Nawet no tam gdzieś tam myślami wiadomo, że tu jestem z chłopakami i chciałbym być tam trochę w tej zabawie cały czas i tak no, wiadomo, że chodzi tu o kasę głównie, a ze względu właśnie na nią jadę tą jedną eliminację i być może zobaczę, jak to pójdzie dalej, pojadę może do końca sezonu. Powiedz mi, tym razem w klasie 8 zawodników, no rekordowa frekwencja po Open Plus 2000, na pewno będziesz miał jakieś chęci pojawić się na podium. Znaczy ja to bym chciał tak, no, jakoś tak zdroworozsądkowo do tego podejść, bo nie jeździłem samochodem kompletnie. To uczciwie mówiąc, jeździłem chwilę po lotnisku, żeby to schamować na nowym paliwie i to tyle było treningu. Także no, pierwszy dzień tam pewnie nie zaistnieje, ale tam w drugim chciałbym już coś pojeździć. Olek, szybko wracasz, no, można powiedzieć, do rozjeżdżenia, drugi podjazd treningowy, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. A, to wiadomo, wiesz, to są treningi, ja jestem bardzo przestraszony tam w środku, tylko tak na zewnątrz wygląda. Naprawdę, ja się ślizgam i jeszcze nie czuję samochodu, ale mam nadzieję, że następny podjazd, coś tam krok po kroczku i jeszcze następny zrobię jakiś czas. Olek, może to jest spowodowane tym, że jakby lubisz grać w tenisa, gra się przeważnie na mączce, a tutaj ta druga część trasy też rzeczywiście wygląda jak kort tenisowy. No, wygląda dokładnie jak dobry kort tenisowy. Nie wiem, po tej awarii jakiegoś autobusu miejskiego podobno neutralizowali to czymś takim, nie wiem, jakimś sorbentem czy coś. Wygląda rzeczywiście droga, jakbyśmy jechali po jakimś odcinku kortu tenisowego. Olek, na pewno będziesz chciał zdobyć jak najwyższe miejsce podczas podjazdów wyścigowych, które już za chwilę się zaczynają. No to chyba wszyscy tu po to przyjechali, a myślę tylko, że tak, z tego co słyszałem, bo nawet jakoś bardzo tego nie śledziłem, ale podobno Tomek Nagórski w tym sezonie jest nieprawdopodobnie szybki i myślę, że teraz wszystkich uśpił, a będzie na pewno groźny. No i wszyscy w tych Openach, no to nie umniejszając z innych klas, ale tu będą tak w sumie przesycha, także te mocne samochody na pewno będą miały spory handicap. Powrót i od razu na podium. Fantastyczny wynik.
No, udało się dowieść to trzecie miejsce, bo myślałem, ja tak myślałem, żeby się obronić tylko przed tutaj przed kolegą Szczepieńcem i będzie fajnie, bo raczej Nagórski Tomek i Scyzor tak zwany byli raczej poza zasięgiem, ale tak jak mówię, bardzo mnie cieszy po powrocie, nie siedziałem w samochodzie praktycznie parę ładnych miesięcy i tym bardziej mi to daje do myślenia. Ten start chyba zmobilizuje Cię do kolejnych występów w GSMP w tym sezonie. No właśnie zaraz zobaczymy, czy wystartuję jutro, bo mamy jakieś problemy. Już wtedy od połowy tego podjazdu samochód nie jechał tak, jak powinien, ale zaraz zobaczymy, co się dzieje i myślę, że jeżeli tam się uporamy, to jutro wystartuję i jeżeli tam sponsorzy pozwolą, to pojadę na pewno Banowce jeszcze. Powiedz mi, ten Sopot Tobie przynosi co roku świetny wynik. No to ja lubię tą trasę po prostu, bardzo ją lubię, no i konfiguracja tej drogi bardzo pasuje. I jakoś czuję się tutaj, pomimo tych krawężników, pomimo tych cmentarzy na dole, komfortowo. No. Ale jesteś też tutaj chyba zawodnikiem, który startuje w tym wyścigu najdłużej. No z 16 Sopotów nie jechałem jednego, także do 15 startuję, mogę powiedzieć tak w sumie nieskromnie, że już mam spore doświadczenia tej trasie. Zadowolenie na pewno po dzisiejszym dniu? No na pewno, fajnie. No, tak jak mówię, no, przyjechałem tak na świeżo, nie oczekiwałem niczego, w sumie jest trzecie miejsce. Brawo! Brawo!